No i tak zawodnicy przygotowują się do meczów i tu chyba Łukasz, co zaraz grasz? Zaraz gram. Tak. Zaraz grasz, swój pierwszy mecz. Kto jest twoim przeciwnikiem? Drugi. A drugi już? Tak, drugi. To ja przegapiłem twój pierwszy mecz. Tak. Grałeś? Przegrałeś? Na szczęście przegapiłeś. Tak? Przegrałem. Przegrałeś? Mocno. A jak ci się ta nawierzchnia podoba, dobrze się czujesz, czy kiepsko? To dopiero zaczynałem się przyzwyczajać do kontu. Aha. Ciężko zapaść rytm taki odpowiedni. Na początku tak. Ale leży ci, jakbyś miał tak powiedzieć, czy raczej powiedziałbyś nie, kurczę, nie, to nie dla mnie. Bardzo mi się podoba, lubię taką nawierzchnię, leży ci, lubię, preferuję halę, więc... A, czyli szybka piłka, płaska i tak dalej. Okej, do powodzenia. Widzę, ze stretching to bardzo ważny element przed meczem. Ponadto masz kibiców, wiesz, tutaj, także ja nie wiem, tutaj jakiś pokaz ekstra. Biern właśnie wychodzi. Mariusz, kiedy grasz swój pierwszy mecz? Nie wiem, jeszcze muszę czekać i czekać. Musisz czekać, nie? Czekać. Jestem 16 w kolejce ogólnie. O Jezus! Czy 14? Masakra. A później już będzie tak. O, później znowu muszę czekać. Nie, później to będzie chyba szybko szło. Dojdę tak bardzo nisko, o, tutaj jest takiego... Ale jakie fajne ujęcie będziemy mieć. No. Triumfator ostatniego, 76. Rosenhoff Darek Cup, Andrzej Misiek. Ma tak bardzo fajny sposób, się przygląda tam. Chyba jego kumpel gra, tak? A, Paweł Cieśla, na miasto. No i tak tutaj zawodnicy sobie podpatrują. W cieple, bo na hali jest tak nie za bardzo ciepło. Kuluary tenisowe. Rosenhoff Darek Cup. No to pan komentuje, ja będę słuchał. Pan komentuje, tak. Pan komentuje. Koniec komentarza. Wszystko.